Oblicz, ile gramów azotanu 5 ołowiu 2 należy rozpuścić w 50 gramach wody w temperaturze 20 stopni Celsjusza, aby otrzymać roztwór nasycony. W zadaniu wykorzystamy krzywy rozpuszczalności. Zaczniemy od wypisania danych. Substancją rozpuszczoną jest azotan 5 ołowiu 2. Zapiszmy jego wzór, czyli jest PbNO3, dwa razy wzięte. Wiemy, że rozpuszczamy go w 50 gramach wody, czyli masa wody to jest 50 gram i w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Poszukajmy więc na wykresie krzywej dotyczącej azotanu 5 ołowiu 2. Jest to ta żółta krzywa, a następnie odczytajmy rozpuszczalność tej soli w temperaturze 20 stopni. Na osi X odczytajmy temperaturę, czyli mamy 20 stopni. I wzdłuż osi Y przesuwamy się, aż dojdziemy do naszej żółtej krzywej. Następnie rzutujemy na oś Y i odczytujemy rozpuszczalność azotanu 5 ołowiu 2. Ja przyjmę, że rozpuszczalność tej soli wynosi około 56 gram na 100 gram wody. Teraz wykorzystam tą informację do stworzenia proporcji. Wiem, że 56 gram tej soli jest rozpuszczonych w 100 gramach wody. Wtedy też osiągamy roztwór nasycony. Z treści naszego zadania mamy informację, że masa wody ma wynosić 50 gram, czyli masę wody podpisuję pod wodą, czyli tu mam 50 gram i zastanawiam się, ile mogę rozpuścić wtedy soli w takiej ilości wody, aby otrzymać roztwór nasycony. Aby rozwiązać tą proporcję, mnożymy na krzyż. 56 gram razy 50 gram musi nam dać to samo co x razy 100 gram. Więc zapiszmy. X razy 100 to jest to samo co 56 razy 50. Aby obliczyć x, podzielimy obustronnie przez 100 gram, tak by po lewej stronie pozostał nam sam x. Czyli mamy 56 razy 50 dzielone przez 100. Teraz możemy skrócić 50 i 100, czyli u góry dostajemy 1, na dole 2. Lub też możemy obliczyć to korzystając z kalkulatora. I zostaje nam 56 na 2, czyli 28 gramów. Czyli aby otrzymać roztwór nasycony azotanu 5 ołowiu 2 w temperaturze 20 stopni Celsjusza, w 50 gramach wody należy rozpuścić 28 gramów tej soli.